rzeczywiście, jest to podróbka chamska, jest to podróbka bezczelna. WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Lego Świat Kamila jakiś czas temu wysłał mi takie oto klocuszki, którym no właśnie dzisiaj się na kanale przyjrzymy. Także myślę, że będzie zdecydowanie ciekawie, bo wiem, że dinozaury lubicie. One już nieraz się pojawiały na moim kanale, w sensie nie mówię o te. Swoją drogą ten diabelski znak trochę nam się rozjaśnił, bo na jednych klockach miałem ten diabelski taki znak, wiecie, nie wiadomo, to jakieś widły szatana, jakieś znaki tutaj, no, z piekła rodem. Dinozaur World, no i właśnie pod, na tych klockach nie było napisane, że to są Lezi, a tu jest napisane, że to są Lezi. Kamil mi również dopisał do paczki, dorzucam również Lezi. Uwaga, zabawkę już otwierałem, więc nie recenzuj woreczka, bo jest zaklejony. No dobra, nie będę go recenzował. Boli nas oczywiście to, że z tyłu instrukcja jest w taki oto sposób przedstawiona. Znacie moją opinię odnośnie instrukcji na kartonach, a nie na papierku. Fajne jest to, że Collect Them All, znaczy nie wiem, czy fajnie zebrać je wszystkie, ale fajnie, że mam przedstawione tutaj jakąś skalę. No i cóż, czy pudełko jest jakieś fajne? Jest fajne, bo jest większe, ale poza tym nie za specjalnie. Opakowanie faktycznie jest otwarte było. W środku faktycznie znajdziemy tylko woreczek jeszcze bez instrukcji, więc ja myślę, że tak było faktycznie pierwotnie i tutaj nic się większego nie działo. Kamil mimo wszystko ładnie mi ten woreczek zakleił. No paczuszko od niego jakiś czas temu dostałem, także moi drodzy, tutaj mam nadzieję, że ją pamiętacie. A już teraz otwieramy sobie, moi drodzy, tę paczuchę i sprawdzamy, jak wygląda dinozaur od Lezi. Cały czas bowiem na tym kanale sprawdzamy, czy ten klod, czy dany klod jest fajny, czy to się w ogóle sprawdza i tak dalej. Kilka dinozaurów już było, chociażby taki od Maćka, teraz was na narożniku odsyłam. Był dinozaur z Bank, który był trochę gorszy. Był też taki, o matko, co to było? Było połączenie dinozaurów z Minecraftem, też was tu odsyłam. No i to już było złe. Ale generalnie te dinozaury mają to do siebie, że raczej jakości są dobrej niż złej. Dziś więc robimy test kolejnych dinozaurów, tym razem firmy Lezi. No i patrzymy, jak one się sprawdzają. Wiecie, nie oszukujmy się, ale dinozaury z Lego są drogie. Są drogie, są wybitnie drogie. A ich alternatywa niekoniecznie musi być zła, a jest tańsza, zdecydowanie bardziej tania. No i cóż, moim problemem jest to, że jednego, no właśnie miałem bardzo podobnego z Lego w zestawie z Lego Przygody 2, Raptorka, i przyznam się szczerze, więc mogę się wypowiedzieć, bo miałem go w rękach, wiem jak to wygląda. A nie wygląda to, moi drodzy, źle. Spójrzcie, przyjrzyjcie się na druku. No nie mamy tu jakichś większych niedodruków, większych błędów. Oczywiście jakieś mikro tutaj takie dziwne nadruki się zdarzają, ale generalnie powiedziałbym, jest dobrze. Obydwie łapki chodzą sprawnie, chodzą ok, to znaczy chodzą ciut ciężko, ale dokładnie tak samo jak w Lego, w sensie, że nie musimy się obawiać, że polecą nam same w dół. Ta chyba trochę ciężej od prawej. Nóżki również chodzą ok i możemy ustawić w jakiej chcemy dowolnej pozycji tego dinusia. Nic się tu złego nie dzieje. Najważniejsze nadruki na pysku, przyjrzyjmy się im teraz, też jest ok. Oczka ładnie nadrukowane. Sprawdźmy stan ząbków. Pokaż ząbki, pokazał ząbki. Dobry dinuś, pokazał ząbki. Stan uzębienia również jak najbardziej ok. Jest groźnie, jest ostro. No, moi drodzy, tutaj również może usiąść hipal. Także moi drodzy, no nie jest źle. Ogon tak samo jak u Lego, lekko gumowy. Nie kręci on się w żadne, znaczy możemy oczywiście go trochę, ale wiecie, się boję, że on się tam tutaj wył. No właśnie, patrzcie co się stało, więc nie róbcie tego w domu. Nie róbcie tego w domu absolutnie. Bo to można zniszczyć zabawkę. A moi drodzy, takie Lezi, czy w ogóle dinozaury podróbkowe nie są złe. Oczywiście, jest to podróbka chamska, jest to podróbka bezczelna, jest to podróbka taka, która no po prostu tutaj żadnej litości nie ma dla naszych Legosów. Czekajcie, jeżeli chodzi, wiecie, o odgapianie, sprawdzam jeszcze jedną najważniejszą rzecz. Pasuje on do płytki, dobrze pasuje on do płytki, idealnie. Może się nachylać, jest identycznie ruchomy, jest to, mówię, bezczelna zżyna z Lego, ale jest to, moi drodzy, dobra zżyna z Lego. Jest to któreś moje spotkanie, znaczy dobra, wiecie o co mi chodzi, porządna, nie? Jest to któreś moje spotkanie z dinozaurami i generalnie, mówię, poza tymi jednymi, o, zresztą jest tu kolega, proszę, poza tym dziadostwem,
no, takim minecraftowym, idź, nie, bo to naprawdę było złe, to generalnie te wszystkie dinozaury z AliExpressu czy Lezji, teraz się okazuje, są naprawdę dobre jakościowo. Są bardzo zbliżone do Lego, przypuszczalnie stojąc na półce jeden obok drugiego, nie poznałby się człowiek, który jest od Lego, który jest od podróbek. Oczywiście pewnie znawca po kolorze już pozna z daleka, ale wiecie, gdy weźmiemy go w ręce, przypuszczalnie można by się nim kilka minut bawić i dopiero spoglądając na study kapnąć się, że to nie jest Lego. Jeżeli więc chcecie zebrać jakąś stajnię dinozaurów, a nie stać was do końca na to, by zebrać armię dinozaurów z Lego, to spokojnie możecie, myślę, inwestować w te z AliExpress, czy chociażby w te z firmy Lezji, z tymi diabelskimi znakami, no przynajmniej w tego. Jest dobrze, jest ok, a jest to ułamek tylko ceny tej klockowej, moi drodzy. No i po to powstał ten kanał, byśmy tutaj sprawdzali, które klocki są fajne, czy w ogóle to fajne i czy w ogóle można się tym bawić, czy do czegokolwiek to się nadaje, czy szkoda pieniędzy. No to nie jest szkoda pieniędzy, więc można to kupować, a jeżeli wy chcecie wiedzieć, czy więcej klocków jest fajnych, czy więcej zabawek tutaj klockowatych nadaje się do zabawy i warto na nie wydać złotówki, czy raczej unikać ich jak ognia i dinozaura, no to moi drodzy, zostawcie tutaj subskrypcję i dzwoneczek, a tych odcinków nie przegapicie. Zapraszam was również do innych dinozaurów i to nie tylko tych podróbkowych, które znajdziecie tu, ale na moim kanale gamingowym, bo jakieś gra Lego Jurassic World, już ją skończyłem, więc kupę odcinków macie do obejrzenia, a na moim kanale bazowym również dinozaury się pojawiały, więc wpadajcie, oglądajcie, nadrabiajcie. Ja wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję na tym kanale i mam nadzieję, widzimy się już wkrótce w niedzielę w kolejnym filmie. Bye!